To witamy Was wszystkich dzisiaj w Zabrzegu. Tutaj mamy znaki tras rowerowych. Jest znak Wiślanej Trasy Rowerowej. To jest ta główna część właśnie trasy z Wisły na Gdańsk. Dalej mamy szlaki rowerowe Greenways. Kraków-Morawy-Wiedeń. Jest tutaj cały przebieg tego szlaku. A tutaj mamy u góry niewidoczne już niestety odgałęzienie Wiślanej Trasy Rowerowej do Bielska. Do Doliny Wapienicy, 22,4 km. Te znaki tego Greenwaya i tą Wiślaną niewidoczną już to znakują cykliści z Bielska Białej. O właśnie, tutaj jest ich logo. Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. Także myślę, że tę WTR-kę na Bielsku znowu będą musieli oznakować. Tutaj, żeby nikogo nie zmyliło, nie ma podeszczu, tylko ta druga była polewana wodą. Z racji tej dużej inwestycji kolejowej, jaka tutaj jest w Zabrzegu. Go taki ładny, czysty. Tak ci do Zabrzega zajechać i wszystko będzie ze sprawy. Ale niestety ci mieszkańcy tutaj się z tym zmagają na co dzień. Zresztą sami widzicie, jak te drugie tutaj zniszczyli. Wiślaną trasę rowerową ten główny odcinek także zniszczyli. Jeżeli ktoś myśli, że trzeba będzie myśleć w tej sprawie, to jest grubym błędem. I teraz skręcony w prawo. Osoby, mój czysty rower jest aż ubrany. Tak, i tutaj skręcony w prawo na taką ławę nad łownicą, czyli po polsku bardziej to będzie kładka. Zresztą tam byśmy z lewo nigdzie nie zajechali. Droga jest już ślepo, nie ma przejazdu kolejowego. Jest problem, bo jedna z tras rowerowych w gminie Czechowice-Dziedzice tam prowadzi i teraz ją przerwali.
blisko do smarowania w tym rowerze. Będzie serwis za niedługo. Sam już się cieszę, już tu wszystko chodzi, wszystko gro. Mimo tego, że je to smarował, dali to nic nie dało. Tak, tutaj wyjechaliśmy troszkę na tak okiempa w Czechowicach. Tutaj jest chyba najgorszy odcinek tego szlaku. Wiślana trasa rowerowa od odgałęzienie Zabrzeg Bielsko-Biała Wapienica. Tutaj idzie przez taki las. Mi się tak zdarza, to jest najgorszy odcinek tego szlaku. Wszystko szczyno. Piosek w tych łożyskach jest masakra. Dopiero na tego nie umiem wyczyścić. Będziemy na serwis jechać. O, jeszcze szkło na trasie. Ajajajajaj. Chyba czas się zająć innymi sportami. A są takie plany. Zrealizowane. Miałeś to niby robić przed tym całym urlopem, ale nie było czasu. Radzę chyba być na to, że i tym dalej będą do wymiany. I to być może to jest przyczyna tego szczywania, chociaż tu w środku też coś szczylo, o. Wygląda na takie nierówności. No, to już ma zańcowicę. Zakłady Polmotors.
No chyba za dużo ludzi tu już nie pracuje. No to ja wiem, jak tam obejrzeć. Ale z tego czasu pracował w tym zakładzie. Ale nasza współpraca nie układała się za dobrze. Tym sposobem dotarłeś na wzgórze Trzy Lipki w Bielsku Białej. No, widok jest. Jest też krzyż na Trzech Lipkach. Także jest tu co podziwiać. Ja. To już są Aleksandrowice. Oczywiście w Bielsku Białej. Jest i szybowiec, bo tu jest lotnisko, czyli Fliegerplatz. Czyli 6 km jeszcze do Doliny Wapienicy. Bar czy też pub strudzonych rowerzystów. Taki oto fajny widoczek. Wiślana trasa rowerowa tam idzie. No, tam jest do zapory w Wapienicy. A jeszcze tutaj się kończy ta nasza trasa. Tak. A więc całą WTR-kę, całe 22,4 km już przejechał.
001 dookoła Bielska Białej, na rejon Wapienicy. Dawno nie był w tym rejonie, mimo tego, że niedaleko tutaj pracuje ulica Mazurska. Jakiś hale powstają. Ja, Jogina opowiada koło swojej roboty. Gdzie? Tu się nam udało przejechać. S52 Bielsko-Cieszyn. To jeszcze Bielska Wapienica. Nie wiedziałem, że Impost ma tutaj magazyny, ale w sumie nieźle, bo przy ekspresówce prawie. Ja, paczkomaty Impost nawet u nas w Ligocie są, na Miliardowicach, także super. Mierożek zamawiał właśnie do paczkomatu i jestem z tego zadowolony. Aha, to nie jest żadna reklama, żeby nie było. No tak, tutaj jest trasa, którą dobrze znam. No bo tym dojeżdża do roboty. A właściwie z roboty. A najśmieszniejsze jest to, że ja teraz powinien być w robocie. A nie ma. A czemu? Albo sierpień, albo urlop. Jest dzisiaj środa. Chociaż tego jeżdżenia na kole w czasie tego urlopu za dużo nie było. Według mnie było, bo sytuacja jest taka, że coś by się dało wyjechać, ale nie wiem za bardzo kaj. Generalnie sytuacja jest taka, że pierwszy tydzień urlopu to miałem stracony, bo pogoda nie dopisywała. Drugi tydzień też taki nie za bardzo, chociaż dopiero środa się kończy. Jeszcze dwa dni urlopu, właściwie cztery, bo w poniedziałek wracam, 16 sierpnia. Przeleciało to jak cholera. No i cóż, no. A, zjadę mnie, okej. Tu jest taki skrót przez las. Gdzie to panu otwarty. No, podobno tu nie jechał w tej strunie. O kurczę, wiedziałem, że ja mam tego rowera nie mieć. Ale kurczę. Takie czasy. A no nic. Tutaj sobie zrobimy tak zwaną sip pauza.
Kazań Cyli. Fajna droga, nie? Super. Pedały mi trzeszczą. Ja, to są zaś te moje ostrożnice. Ale niestety ktoś tu je najwyraźniej obrął i zjadł, bo mi same niedojrzałe zostały. Coś ich grzech pojadł, ale nie tyle co było, no ale cóż, no lepiej jak to ktoś połobiero i zje, aniżeli miałoby się to zmarnować, nie? Lepszy zjeść coś takiego jak jakieś batony, chipsy. Dobra. Miękkie. Smaczne. Dobra. Jademy dalej, coś się tu chmurzy. Mroczy się. To jest droga z mojej roboty. Roba na urlopie. Jeszcze 2 dni. Niestety. Oficjalnie. I se przysięgał, że nie będzie jeździć po terenach koło roboty. A już 3 raz na tym urlopie jada w tych terenach. No nic. Nie wiem co się tu stało. Troszkę mi ten suport zaczął chodzić. Luz się pojawił. I jak słyszycie też łożyska w pędalach też coś się szwankują. Także no nieciekawa sprawa trochę. O. Trzeba będzie to wszystko zrobić. Wymienić. Będę pieniowe pędale założyć. No cóż. I takie rzeczy się zdarzają, nie? Dobra. Jademy. Bike Computer Pro załączone. Między rzeczy dolne, Frankfurt. No to już koniec tej rajzy. Dzięki. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. I do zobaczenia.